Okej, okay. 11 marca, Julian Krypto, 6.19 Czasu polskiego to nie jest porada inwestycyjna. Zobaczcie, bardzo duża sprawa. Wypłynęło z giełd spot 2,5% bitcoinów ponad. To jest sporo bitcoinów, praktycznie 30 tysięcy bitcoinów z Coinbase na nieznany adres portfela. Jeżeli to nie są przelewy wewnętrzne pomiędzy giełdami, o czym będziemy Was informować na bieżąco, bo będziemy w stanie się tego dowiedzieć. Jeżeli to nie są przelewy wewnętrzne, tylko to są przelewy na jakiś zewnętrzny portfel, to tym lepiej. Natomiast zwróćcie uwagę, jak to historycznie wyglądało. Gdy mieliśmy spadki rezerwy bitcoina znaczące, to jak to sobie policzyliśmy na podstawie kilku poprzednich spadków, to średni właśnie taki spadek na poziomie teraz 2,5% wywołałby wzrost ceny w ciągu najbliższych 9 do 11 dni, rzędu 17-18% do 18 na podstawie danych historycznych, ok. Więc, jeżeli byśmy taką analizę tutaj przyjęli, to z tego poziomu, gdzieś tutaj z tego poziomu 9 do 11 dni. To jest mniej więcej, i tutaj Wam pokażę konkretną datę, to jest mniej więcej 20-21 marca, 22 marca, poziom cenowy 45-46 tysięcy dolarów. I teraz, oczywiście, to jest tylko statystyka, to są tylko spekulacje. To jest tylko średnia jakaś wyciągnięta z danych historycznych, więc pamiętajmy, że. Teraz może być inaczej, natomiast to takie są fakty, że tak było po prostu w przeszłości. Co też nie zmienia, co też nie mówi o tym, że po takich spadkach rezerwy nie następowały jeszcze chwilowe załamania cenowe. Też musicie sobie z tego zdawać sprawę, że jakieś tam chwilowe załamania cenowe mogły powstawać po takich spadkach rezerwy. Ok, także tak to wygląda, jeżeli chodzi o dane on-chain. Zwróćcie też uwagę, że przed tym zjazdem ceny, takim krótkoterminowym wczoraj, z poziomu tego 39 tysięcy 39,5 tysięcy dolarów, tutaj mieliśmy no, nieznaczną wyprzedaż długoterminowych hodlerów z zyskiem. Takie wskaźniki przeważnie informują nas o tym, że potem mogą nastąpić jeszcze jakieś spadki. Ceny. Taki spadek ceny nastąpił i zwróćcie uwagę, w którym momencie on nastąpił. On nastąpił właśnie w tym momencie, gdy ta rezerwa bitcoina tak mocno spadła, i jeszcze w tym samym czasie długoterminowi wyprzedawali się ze stratą. Natomiast przede wszystkim to, rezerwa Bitcoina bardzo mocno spadła. I teraz musimy sobie zdawać sprawę, że my, którzy analizujemy te dane on-chain, no nie jesteśmy jakimś procentem społeczności, która analizuje je w czasie rzeczywistym. Znaczna większość społeczności do znacznej większości takie informacje o na przykład deficycie bitcoinów na giełdach spot trafiają dużo później, na przykład po jednym dniu, ponieważ z reguły interwał jednodniowy jest ogólnodostępny gdzieś tam dla inwestorów, natomiast interwały jakieś tam krótsze są już zazwyczaj płatne, tak jak tutaj. W związku z tym jeżeli tutaj miałyby nastąpić wzrosty, to one oczywiście mogą nastąpić w przeciągu średnio tych 9 do 11 dni. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że w międzyczasie też fluktuacje mogą tutaj być. Ok, i teraz jak to może wyglądać od strony wykresu? No to zwróćcie uwagę, jeżeli wejdziemy na ten taki szerszy zakres, okay, to zwróćcie uwagę, ten kanał, w którym my się znajdujemy. Jeszcze ten zakres wezmę. Ok, kanał wzrostowy, w którym my się znajdujemy, no teoretycznie jest respektowany. W związku z tym, ale ca cały czas tutaj jest nadal przestrzeń, zwróćcie uwagę, żeby zejść do tych niższych poziomów w okolice 35 tysięcy dolarów. Ok, tutaj jest ten kanał wyrysowany w okolice 35 tysięcy dolarów, i w związku z tym ten kanał by się tutaj ładnie nam Zamknął. Niemniej jednak, tutaj, właśnie okolice 20-22 marca, czyli jeszcze po podnoszeniu przez FED stóp procentowych, bo FED ma podnosić stopy prawdopodobnie 16 marca, no to teoretycznie gdzieś tutaj mógłby być taki szczyt cenowy. Teoretycznie gdzieś tutaj mógłby być taki szczyt cenowy. Oczywiście zobaczymy, jak to będzie. Niemniej jednak, prawdopodobieństwo zejścia. Do niższych poziomów jest nadal spore. Musimy sobie z tego zdawać sprawę, a w związku z tym tutaj też jest duży potencjał i duża możliwość złapania po prostu większej liczby bitcoinów, które będą potencjalnie tańsze. Natomiast na razie, na razie nie mamy jakichś takich jasnych, super jasnych sygnałów, że takie coś musi nastąpić. Tak? Czyli po pierwsze, nie mamy jakichś specjalnych wzrostów takich tutaj nawet. Rezerwy Bitcoina, bo jeżeli tutaj teraz by przykładowo wzrosła rezerwa Bitcoina o 0,5%, o 0,1%, o 0,2%, to i tak to zdampuje cenę. Ok? Krótkoterminowo to i tak to zdampuje cenę. Tak samo, jeżeli tutaj długoterminowi hodlerzy by się wyprzedawali z zyskiem, to i tak krótkoterminowo to może zdampować cenę. Co może spompować cenę? Spompować cenę na, na pewno może, mogą stablecoiny. Zwróćcie też uwagę tutaj na te sytuacje, gdzie były takie duże wahania, jeżeli chodzi o stablecoiny. I wy na to zwróciliście też uwagę na tym kanale 2.2, gdzie dostaliście sygnał od bota, bo to są sygnały automatyczne, które analizują RSI oraz rezerwy stablecoinów. I był sygnał na to, że rezerwa wzrosła o 5%. W związku z czym teoretycznie jest to sygnał na buy, ponieważ jest odpowiednio nisko również RSI. Ale wy to skomentowaliście bardzo fajnie i zaznaczyliście, że tutaj w zasadzie nie było wzrostu rezerwy, tylko są takie wahania tej rezerwy i to bardzo dobrze, że to zrobiliście z tego względu, no, że właśnie tak jak widać to były wahania rezerwy, a bot, algorytm odczytał to jako wzrost rezerwy z tego względu, że przykładowo ściągnął ten zakres oraz ściągnął ściągną na przykład ten zakres. Rozwiązaniem na to jest to, że my prawdopodobnie dołożymy tutaj taką funkcję średniej kroczącej i będziemy na podstawie prawdopodobnie średniej kroczącej jakieś te analizy wykonywać. Natomiast jeszcze tutaj z zespołem Maximus nad tym pracujemy czterech na ten moment programistów, deweloperów, codziennie nad tym pracuje, żeby dostarczyć dla was. Jeszcze lepsze funkcjonalności niż są teraz na Telegramie. Będziemy mieli naszego Combined Order Booka, będziemy mieli nasze, e, nasze newsy, będziemy mieli nasze, e, nasz panel użytkownika, na którym będziecie mogli bardzo dokładnie analizować dane on-chain i dane fundamentalne, ustawiać alerty, także to będzie naprawdę coś, co ułatwi nam wszystkim tutaj działanie i, i pracę, jeżeli chodzi o ten rynek. I teraz yy, idziemy, idziemy, dalej. Ok, więc to, jeżeli chodzi o tę rezerwę, to tak, to wygląda. Jeżeli chodzi o analizę techniczną, to no wygląda to właśnie tak, jak powiedziałem, czyli tutaj przestrzeń do tego, żebyśmy zeszli. W teorii ona jest. Ok, jeszcze może ta cena być stampowana, tym bardziej, że jak yy, tutaj była informacja, Bitfinex na Bitfinexie są dosyć duże shorty pokupowane. I teraz, po takich shortach pokupowanych, z tego co ktoś tutaj z Was mówił, 3000 bitcoinów zostało zakupionych na short. Bardzo często, po takich zakupach, następują jeszcze spadki ceny. Tak? Ktoś obstawia swoim kapitałem spadek ceny. Zobaczymy, czy będzie miał rację. Oczywiście, pamiętajcie, to są tylko inwestorzy. Tak? Nieważne, jaki ktoś ma kapitał. Przeważnie. To zawsze może się mylić. Zawsze może się mylić. Zwróćcie teraz uwagę na to, jak cena bitcoina wyglądała przez ostatnie lata. Rok 2022, 21, 2019, 2018. Zwróćcie uwagę, ta cena bitcoina systematycznie, systematycznie, rok, rok, rok rocznie rośnie. No niemniej jednak jesteśmy teraz na, wydawałoby się, Takim, w takim etapie potencjalnie w te, dołka, ok? Zwróćcie uwagę, mieliśmy szczyt i mieliśmy dołek. Mieliśmy szczyt i mieliśmy dołek, tak? Mieliśmy szczyt. Jeżeli mielibyśmy mieć dołek teraz, to zwróćcie uwagę, że ten dołek nawet teoretycznie mógłby być jeszcze dużo niżej. Ok? Przykładowo, rzędu właśnie te 30. Parę tysięcy dolarów. Ok. Yy, kolejna analiza. Analiza rezerwy Bitcoina względem ceny. To jest też warto na to zwrócić uwagę. Zwróćcie uwagę, rezerwa spada, cena systematycznie rośnie. Rezerwa rośnie, cena systematycznie spada. Rezerwa spada, cena systematycznie rośnie. Rezerwa rośnie, cena systematycznie spada. Rezerwa Bitcoina, tak, na giełdach. I tak dalej. Rezerwa spada, cena systematycznie rośnie. Rezerwa rośnie, cena spada i w kółko. OK. I teraz co mamy? Rezerwa spada. I mamy dywergencję pewnego rodzaju. Ponieważ tutaj cena rosła i teraz cena spadała. OK? Przez długi czas cena spadała, ale rezerwa nadal spadała. I jeżeli teraz przez długi czas cena spadała i rezerwa nadal spadała, to potencjalnie jest to dywergencja, na wzrosty Bitcoina. Ok. Idziemy dalej. Zwróćcie uwagę halvingi Bitcoina. Porównanie nadal miejmy mieć taką pełną świadomość tego, co może się wydarzyć i co się, wyda co się działo do tej pory. Zwróćcie uwagę po halvingach te wzrosty następowały. One trwały przez jakiś czas, ale potem mniej więcej przed w jednej, w jednej czwartej od halvingu następowały spadki dalsze. Coina. następnie halving znowu mniej więcej w 1.3 od halvingu następował szczyt i potem spadki teraz również mniej więcej w 1.3, 1.4 nastąpił szczyt no i technicznie rzecz biorąc wydawałoby się, że powinniśmy jednak mieć jeszcze tutaj jakiś spadków ciąg dalszy no i teraz zwróćcie uwagę te, nawet jeżeli Bitcoin miałby teraz zrobić w ciągu najbliższych tych 9-11 dni plus te 17% to z tego poziomu na którym się znajdujemy no to to jest tyle tak? To jest do poziomu 40 kilka tysięcy dolarów. Ale czy to jest w stanie jakoś faktycznie zmienić trend Hossy i, 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 i sprawić, że że ta hossa tutaj zacznie już iść tylko w górę, no niekoniecznie, ponieważ z tego względu, że te bitcoiny, zwróćcie uwagę, mogą zostać sprzedane tak naprawdę tutaj, poniżej, jak mamy tutaj te chwilę moment. Zobaczcie, mamy tutaj ten trend. Najpierw te bitcoiny zostały wyprzedane 45,700 potem wyższy, niższy szczyt, 45, 400, tak? Czyli już tutaj ktoś nie chce ryzykować i ktoś woli się wyprzedawać wcześniej. Więc jeżeli mielibyśmy tutaj nawet w tym kierunku iść, no to jest duże prawdopodobieństwo, że ten sam ktoś albo ta sama grupa ludzi o podobnych, o podobnym wejściu Mogłaby zdecydować podobnie i wyprzedać się jeszcze wcześniej, na przykład na poziomie 43-44 tysiące dolarów. Gdzieś tutaj na tych poziomach 44-43 tysiące dolarów. Ok? Byłoby to w miarę logiczne. No i oczywiście pamiętajmy, musimy śledzić dane na bieżąco, bo to wszystko się bardzo dynamicznie zmienia. Więc to, co ja mówię teraz, na przykład za parę godzin, może być już inaczej, ponieważ okaże się, że te bitcoiny na przykład wróciły na giełdę, tak? Albo okaże się, że, że to był jakiś przelew wewnętrzny z portfela na portfel, który jeszcze nie został jakoś zidentyfikowany przez nas, ok? Więc musimy sobie zdawać sprawę, że tutaj są różne sytuacje. No i podsumowując jeszcze to, co wczoraj się zadziało, mówiłem wam, że dam wam informację o swoim wejściu, jak ja będę wchodził w rynek Tutaj po tym spadku, tak, czyli mieliśmy spadek ceny bitcoina znaczący. Wcześniej wyszliśmy z rynku na poziomie tutaj 42,200. Przynajmniej ci, co wyszli, to wyszły te osoby, które skorzystały z tego alertu automatycznego na kanale 2.1. Tak. I mieliśmy tutaj ten spadek. Mówiłem Wam wczoraj na nagraniu, że będę Was informować o tym, jak będę wchodzić w rynek. I poinformowałem Was na tym kanale 2.1 tutaj na Telegramie o tym, że wybiły konkretne wskaźniki LTHSOPR w interwale minutowym R-Stable i Wales. I że jest możliwe odbicie do 39700 i 4500. Tak? Tutaj narysowałem Wam ten prostokąt, czyli prostokąt sprzedażowy. OK It's po czym napisałem i, i również napisałem tutaj, jednakże po tym wzroście nadal możliwe są dalsze spadki. Okay? Czy, czytajcie to. Abyśmy mieli większą pewność wzrostów, powinniśmy uzyskać takie sygnały na interwale godzinowym. Okay? Na godzinowym interwale. A w związku z tym, zwróćcie uwagę, ten poziom zaznaczony i tutaj ten prostokąt. I to był właśnie ten prostokąt, który Wam tutaj zaznaczyłem. Czyli poziom, y, moment sygnału to był chyba gdzieś tutaj, ten moment sygnału, tak? I następnie, czy, czy ten moment sygnału, i następnie bardzo ładne tutaj wybicie, nawet do poziomu 4200. A 4500, ja powiedziałem, że może, możemy dojść, tak? Czyli 4500, czyli dotąd. 39700, czyli dotąd, czyli mniej więcej tak tutaj, nie? Ci z Was, którzy, którzy jakby pod to zagrali, no to mogli mogli zyskać. Ja pod to zagrałem swoim kapitałem. Ja się skaszywałem gdzieś tutaj na właśnie poziomie, tym 39700. Miałem też ustawione alerty, powiadomienia na zmianę ceny bitcoina, więc byłem w stanie szybko zareagować. Nie miałem ustawionego, ustawionej sprzedaży automatycznej, tylko miałem ustawione alerty, żeby obserwować po prostu, co się dzieje. Sprzedałem, dobrze, że sprzedałem. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało dzisiaj. Tak? Też będę starać się Was informować na bieżąco. Na ten moment wydaje się, że potencjał wzrostowy jest. Natomiast jak będą jakieś informacje, czy ze strony długoterminowych hodlerów, czy ze strony tutaj opłat transakcyjnych na różnych interwałach. To po prostu będę Was, tak jak zazwyczaj, starać się informować manualnie na tym kanale 2.1. A jeżeli ja nawet nie poinformuję manualnie, to i tak macie tutaj takie update automatyczne, gdzie sami to możecie śledzić. Też macie te wykresy, więc myślę, że to jest najlepsza rzecz. Ok, I jeszcze na sam koniec plan C. Mówi na Twitterze o tym, że w tej dekadzie będziemy tradować Bitcoina za 391 tysięcy dolarów. I sentyment na Twitterze będzie okropny. People, ludzie będą mówić, żeby przełamać barierę 400 tysięcy dolarów, że jesteśmy poniżej średniej kroczącej dwusetki dziennej, że... Jesteśmy w rynku niedźwiedzia, jeżeli chodzi o MACD miesięczne. Jeżeli chodzi o RSI, jesteśmy poniżej 50, a mimo to będziemy tradować na poziomie praktycznie niespełna 400 tysięcy dolarów. I to jest taki, taka wizja tego, co rzeczywiście może być. I zwróćcie uwagę, że to już się dzieje, bo jeszcze dosłownie kilka lat temu, 5 lat temu, w sierpniu, w listopadzie, Przepraszam, w lipcu tradowaliśmy na poziomie 3000 dolarów, i to były poziomy. Potem przebiliśmy poziom 4000 dolarów, 5000 dolarów, i wtedy też ludzie nie wyobrażali sobie, jak, jak to jest możliwe, żebyśmy doszli do poziomu 10, 20 tysięcy dolarów, tak? A, a już tyle, ile teraz mamy, to już nikt nie, nawet o tym nie myślał. A w związku z tym Pamiętajmy, że ten rynek dopiero, dopiero raczkuje, dopiero się rozwija i na ten moment realnie może 1, może 2% społeczeństwa, populacji korzysta z, kry, z kryptowalut. To jest dopiero rynek, który raczkuje. Okej, okay. to taka ciekawostka. Wszystkiego dobrego i niech Hossa będzie z nami. Cześć!